czerwcu uczniowie klas pierwszych gimnazjum wzięli udział w projekcie edukacyjnym o nazwie Legendarne Początki Państwa Polskiego. W ramach konkursów drużynowych każda klasa zaprezentowała swoją inscenizację historyczną. Pierwsza wystąpi klasa pierwsza B z legendą o Lechu, Czechu i Rusie. Następnie pierwsza A z legendą o bandzie, co nie chciała Niemca. Pierwsza C z legendą o Piaście Kołodzieju. I pierwsza D, która pokaże nam dzieje popiela, którego myszy zjadły. Pamiętajcie, że inscenizacja jest także punktowana od 0 do 10 i następnie zacznie się konkurs już drużynowy i kolejne zdobywanie punktów. Ja tylko chciałam nadmienić, że wszyscy uczestnicy konkursu, zarówno drużyny, jak i ci biorący udział w inscenizacji, dostaną nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cień braci kiedyś żyło. Lech, Czech i Rus. Ciasno w jednym miejscu było, wyruszyć w świat postanowili. Miejsca na swoje siedziby poszukamy, a gdzie kraina zwierzę bogata, tam się zatrzymamy i zamieszkamy. Dniem i nocą przez prastarą puszczę wędrowali. Przez gorszcze i chaszcze wytchnienie koniom nie dawali. Nagle na polanie stado jeleni ujrzeli. Trzymali konie, łuki swe napieli. Piękne jelenia nieszczęście zwietrzyły. Trzy strony świata z wichrem hen ruszyły. Bracia, za nimi w pogoń, co tylko wyskoczy koń. Na północ ruszył Lech, na wschód skierował się Rus. Południe zaś wybrał Czech. Lech ze zmęczoną drużyną daremnie gonił zwierzynę. Ciemna już nocka nastała, spocząć drużynie kazała. Na wzgórzu pod dębem wędrowcy spoczęli. O świcie nad sobą łopot skrzydeł usłyszeli. Jaki piękny orzeł na gałęzi, jaki wspaniały, jaki potężny. Olbrzymie do nas wyciąga szpony. On swego gniazda broni. Ten wspaniały ptak to dla nas dobry znak. Hołd tobie odle składam, tu będzie nasza osada. Jak bronić gniazda wskazałeś, przykład nam godny dałeś. Ten piękny zakątek ziemi gniazdem nazwiemy. Z tego w puszczy gniazda powstała grodu nazwa – Gniezno. Pierwszy obronny gród w okolicy. Stał się też pierwszą Polski stolicą. Zobaczmy, dokąd dotarł Czech. Jaka piękna kraina, jaka żyzna gleba. Tu wzniosłem swój gród, a nazwę go Praga. Zobaczmy, czy Rus również znalazł dla siebie siedzibę. Jadę przez steppy, bory, dnie i wieczory, brzeg w Dniepru, gród postawię, nazwę go Kijów, Mirosławie po świecie. Przez wiele lat Krakowem rządził uwielbiany i kochany przez swych poddanych król Krak. Był mądry i sprawiedliwy władcą, dlatego po jego śmierci zapanowała wielka żałoba. Poddani z lękiem patrzyli na swą przyszłość, bowiem król nie pozostawił po sobie męskiego potomka, tylko jedyną córkę, Wandę. I to właśnie ona miała objąć tron po ojcu. Wszyscy obawiali się, że młoda księżniczka nie poradzi sobie z rządzeniem królestwem. Moi poddani, przyrzekam, że godnie wystąpię swego ojca i sprawiedliwie będę sprawować władzę w państwie. Zrobię wszystko, aby żyło wam się jak najlepiej. Dziękuję. W krótkim czasie okazało się, że Wanda odziedziczyła po ojcu najlepsze cechy. Była mądrą, sprawiedliwą i dobrą władczynią, czym szybko zdobyła serca swych poddanych. Zaś wieści o jej urodzie rozeszły się po świecie. Dotarły także do Niemiec, gdzie władzę sprawował książę Rydwykiel. Polska księżniczka tak go zafascynowała, że postanowił zdobyć jej rękę. Hajd!
dziewczyna nie przyjdzie do lepszym? Jeśli tak się stanie, Heinz, zmusisz ją, albo nawet zagrozi, że jeśli nie zgodzi się na za mąż pójście, to rozpęta się trwała wojna. I tak samo, to wszystko co rozpadnie. Droga była daleka i długa, jednak gdy Niemiec ujrzał Kraków, nie mógł wyjść z podziwu. A gdy następnego dnia ujrzał księżniczkę, wpadł w jeszcze większy zachwyt. Witaj, droga księżniczko. Jak cię zwą? Zwonię Heinz, droga pani. Coś cię tu sprowadza, Heinzie? Przyjąłem w imieniu wielkiego księcia Rewigiera, który zakochał się w tobie, służąc twojej młodzie i mądrości. Książę, przysyła ci te dary. Proszę o pomyślę. Podziękuj swemu księciu i powiedz, że nie mogę przyjąć jego darów i zostać jego żoną. Moje miejsce jest wśród mego ludu i na mojej ziemi. Nie opuszczę jej, aby żyć na obczyźnie. Zuchwała jesteś, pani! Jeśli nie zgodzisz się po dobroci, krwią spłynie twa ziemia. Książę Rewigier zawsze zostaje to, czego chce. Zastanów się, więc dobrze. Oprócz prawa miecza istnieją inne prawa. Przerażeni widłem najazdu, krakowscy wielmożowie próbowali namówić Wandę na małżeństwo. Nie wyjdę za księcia Rewigiera. Odejdźcie. Jednak dumna księżniczka oświadczyła, że nie poślubi Niemca i nie opuści kraju. Siedząc w swej komnacie rozmyślała. Jak mam uratować swój lud przed zuchwałym Rewigierem? W końcu znalazła sposób na uratowanie swego ludu przed wojną. Otworzyła szeroko okno i przez chwilę patrzyła na swój ukochany Kraków, pogrążony głęboko we śnie. A potem wymknęła się z zamku i pobiegła prosto nad Wisłę. Stanęła na stromym brzegu, zamknęła oczy i wskoczyła do ciemnej, wzburzonej wody. Poddani, wzruszeni jej poświęceniem, pogrążyli się w żałobie. Niemiecki poseł w milczeniu opuścił Kraków. Witaj, panie. Witaj, panie. Mam do ciebie złą wiadomość. Jaką, panie? Po powrocie do Niemiec opowiedział swemu księciu o czynie Wandy. Zostaw mi, panie. Rydygier w jednej chwili pożałował swojej zawziętości i gruźb. Zrozumiał, że miłości nie można ani kupić, ani zdobyć siłą. Czego chcecie, wędrowcy? Idziemy z dalekich stron. Wypędziły nas straże książęce. Czy moglibyśmy u ciebie przenocować? Noc jest. Zimno nam. Proszę, wejdźcie. Wędrowcy wchodzą do środka i siadają przy stole. Kobieto, przynieś proszę jadło. Rzepicha wnosi pokarm i serdecznie zaprasza do jedzenia. Smacznego. Bogowie, pobłogosławcie ten dom i jego mieszkańców. Wszyscy zaczynają jeść. Po chwili Rzepicha wstaje i idzie w kierunku kuchni po picie. Piast zatrzymuje ją. Im więcej jedzą, tym więcej piwa i mięsiwa. Dziwni to goście. Przyszło nam sądzić ich losy. Piast przyprowadza syna przed oblicza gości. Syno? To jest nasz syn. Czas na postrzyżenie. Obetnijcie mu włosy i nadajcie imię. Wędrowcy podchodzą do wystraszonego chłopca i obcinają mu włosy. Od dziś ziemowitem zwać się będziesz. Piaście, twój syn sławę ci przyniesie. Będzie księciem. Ród twój królewski będzie. Wędrowcy przygotowują się do wyjścia. Dziękujemy za gościnę. Bywajcie z bogami. Piast i Rzepicha odprowadzają gości do drzwi. Dziękujemy za wszystkie dobre życzenia. Żegnajcie. Bywajcie. Wędrowcy wychodzą, żegnając się z gospodarzami. Niedaleko Gniezna, nad jeziorem Gochło, wnosił się gród zwany Kruszwica. W Kruszwicy mieszkał król Popiel, który rządził krajem groźnie i surowo. Miał on żonę imieniem Jaruga. Żył tu pracowity, zajmujący się uprawą roli, rybactwem i polowaniem. Na środku jeziora stała wieża. W komnacie wieży Jaruga budzi męża. Obudź się, Popielu!
Czego chcesz, Jadko? Wstawajcie prędzej! Spisy przeciwko tobie knują! To odebra ci królestwo! Kto odważył się wystąpić przeciwko mnie? Sobie, Sław i jego bracia! Twoi strojowie oczywiście! Chcą odebrać ci królestwo i przyjąć nową wiarę! Tak Jaruga buntowała króla przeciwko stryjom. Sobie Sławowi, Leszkowi, Mieszkowi i Bolkowi. Co robić? Co robić? Musimy działać podstępnie! Tylko nie tu! Stryjów trzeba otruć! I to wszystkich! Jaruga poszła na bagna do wiedźmy. Wiedźmo! Wiedźmo, gdzie jesteś? A ty, Sidę, kim jesteście? A po co wam to wiedzieć? Chcieliście złożyć pokłon Starożycowi? A chciałam. Dziwnie mówicie, wyślubca. Przyjdź do tego, starucho. Przyszłam po truciznę. A po truciznę. Ty te szczury w izbie wytruć? Tak, szczury. Ale takie duże, wąsawe, zrozumiałe i głupie. Jak na duże stworzenia tej mocniejszej trutki potrzeba. Macie tu proszek, mocny zastrach. Do miodu lub wody dwie miarki czystycia pomrą wszyscy. Macie zapłatę wieźmą i nikomu mnie nie mówcie. A co mam gadać? Ho, ho, nie o takie rzeczy ludziska mnie prosili. Nie o takie, coś mi się widzi, że to nasza księżna była. Co ona knuje? Wasza wysokość, przyjąłem mocno od wieźmia. Co przynosi? Dwie wieści, bo mam grzący rozdę przyczajnicze. Musisz działać, królu. Muszę spróbować radę. Nie rób tego papieru. Może lepiej zaprosić twoich stryjów tutaj? I to nieprawda, że wrogowie szykują się do boju. Stryjowie chcą ci rzucić stroną, a chłopi? Chłopi też chcą. Więc może zaprośmy ich tutaj i przygotujemy ucztę. Tak, przygotujemy ucztę. Król nie wierzył jednak żonie. Lękał się, że wieści przyniesione przez posłów są prawdziwe. Tymczasem Jaruga poprosiła sługę, aby wezwał stryjów na nas. Właśnie męży do łóżka i czekaj na stryju. Ale dlaczego? Poczekaj, patrz. Ja posypię ci twarz mąką i udawaj, że jesteś chory. Teraz zobaczymy, jak to się czekaj. Jaruga wraz ze służącą garbuską zaczęła przygotowywać ucztę. Królu, oby ci są tutaj twoi stryjowie. Nie mam dzieci. Gdy umrę, wy będziecie decydować, kto zasiądzie na tronie. Podejdź tu, Mieszko. Mieszko, ty powinieneś być królem, ale uważaj na innych. Tak, król popiel, będę uważał. Sobisławie, ty jesteś najbardziej godny. Powinieneś być królem, ale Mieszko, uważaj na Mieszka. Jak sobie życzysz, panie? Bolku, ty jesteś najbardziej godny. Powinieneś być królem, ale Sobiesław chce ci wydrzeć tronu. Panie, dziękuję ci za zaufanie. Nie zagadaj. Leszku, powinieneś być królem po mojej śmierci. Ale Bolek będzie ci stał na drodze do tronu. Panie, chcę zostać swoim następcą. Godnie będę sprawował funkcje królewskie. Dziękuję ci za troskę. Tak zasiał król ziarno niezgody. Jaruga udaje zasmuconą. Musisz wyzdrowieć, bo wrogowie szykują się do walki. Później będziemy radzić. Teraz moja żona prosi was na ucztę. Tymczasem Jaruga... Napijmy się jeszcze. Tymczasem Jaruga w piwnicy, w cichościach, wlewa truciznę do beczki z winem. Przyszliśmy pożegnać się, popielu. Zostańcie jeszcze chwilę. Jarugo, mam w piwnicy beczkę wyśmienitego wina. Wypijmy na pożegnanie. Za twoje zdrowie, popielu. Co było w tym winie? Otruli nas! Czy już po wszystkim? Tak. Teraz możemy się ich pozbyć. Co z nimi zrobimy? Potopimy ich. W gople? Dokonaliśmy strasznej zbrodni. Ale teraz... Mojemu tłumowi nikt już nie zagraża. Pani, myszy tu idą! Pani, ludzie mówią, że mnóstwo myszy wylazły z jeziora i wszystko po drodze zjada. Ludzie nieszczęsni. Co ty będziesz śledził go? Starego bojaka ciebie na pewno tylko kiedy przyjmuje się do cna zrobił i do kości po nim wyszła. Co takiego? Kościół z niego się oddał. Pani, myszy tu idą! Pani,
się tu dzieje? Co za żaba na podwodzie? Królu, dziwne niezwykłe, tysiące myśli kąpię się wylewa. On żyje w pustych i w szurę na biegu. Co to może znaczy? Mnie się zdaje, jak się co musi zdziałać. Nie, to niemożliwe! Panie, Gryzonie, bramy pożarły i tu pędzą! Uciekają na wieżę! Tak to my się zjadą króla Popiela, który wydruł swych stryjów zamiast bronić nas ludem ojczystej ziemi. Kiedy każda grupa zaprezentowała swoją inscenizację, klasy zmierzyły się z rozmaitymi zadaniami na temat historii powstania państwa polskiego. Uczniowie, którzy zgromadzili najwięcej punktów w całych zawodach, otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.